O, teraz już halo. Dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie. Nazywam się Urszula Mroczek. To jest pani Małgosia Schabińska. Dzisiaj gotujemy pani Małgosi w domu. Czekamy na naszych gości. W międzyczasie wam pokażemy nasze garki. Zaprezentujemy najlepsze produkty, z których jestem bardzo zadowolona. Może jest ktoś już? Trzy osoby jest. To fajnie, czekamy. Cztery. Poczekamy jeszcze na chwileczkę. A w międzyczasie może pokażemy, co będziemy gotować. Zanim zaczniemy. Zapraszamy. Do kuchni mojej. Tu jest kuchnia pani Gosi. Tu jest nasz piekarnik. Na gaz. Na gaz oczywiście. Bardzo fajny. Dzisiaj jest na nam. Piekarnik się nam rozgrzewa, żeby szybciej można było zrobić, dlatego już jest rozgrzany. To jest przykryweczka świętego Piotra, ale dziś wypróbujemy, będziemy gotować piec na tamtej przykryweczce. To sobie zostawimy na grillownicy, później wam pokażemy. I tak, zrobimy sobie takie ciasto. Ciasto na pizzę półkruche, później pokażemy przepis. I tutaj mamy miks jarzyn, pokaż Marzenko, proszę, i to będzie nam służyło za farsz. To musieliśmy zrobić wcześniej, żeby nam wystygło, żeby ciasto się nam nie zaparzyło, jakby było gorące. Jest dosłownie sparzone, upieczone w naszym garku. Dwie minutki się pięknie pachnie, pięknie. I zostało na funkcji samogotowania. Roxana Pałasz ogląda transmisję. Cześć Roxanka. Cześć, Monika Roxy. Talaga ogląda transmisję. Cześć Ania. Krystyna Różańska ogląda transmisję. Witamy serdecznie. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Tu jest zrobione ciasto. Jest 12 tak? osób. Super. Tu jest zrobione takie ciasto jak na pizzę. Z dodatkiem, żeby było, bo to ma być dynia, z dodatkiem kurkumy. Pięknie wyrosło. Robimy sobie takie placuszek. Taki placuszek. Ewa Pała, cześć kochany. Cześć. Ewuś, cześć. Ciao. Ciao. Marcin Szymosz ogląda transmisję. Super. Proszę, mamy takie gdzieś grubości 1,5 cm, 2 cm, żeby to nie pięknie wygląda. Pięknie. Nie było zbyt cienkie, żeby się nam można było później. Tu jest coś takiego zrobionego, zobaczcie. Gdzie mamy? Pajączek mamy. Pajączka mamy, a ja potrzebuję mąki troszeczkę. Klaudia Bugajska, witam. Cześć Klaudusia! Cześć! Proszę Cię bardzo. Tu jest taki sznureczek, zwykły taki sznurek spożywczy, żeby zrobić... Plecionka tak zwana. Tak. Zrobić to. Pajączka. Pajączka podsypiemy sobie. Piękny pajączek Ula zrobiła. O! I na to wkładamy... Ciasto. Ciasto. Tak. Do środka. Do farszu wrzucimy nasze cosik. Wiesława Sarna ogląda transmisję. Takie coś pięknego. Zobaczcie. Piękne, jakie brokuły. O, wow. Ale jaki zapach. Jaki zapach. To się nie da po prostu tego transmisji dać. No. To dosłownie dwie minutki. Żeby te jarzynki nie były rozgotowane. Ja to robiłam dosłownie dwie minutki na samym oleju. Bez wody, bez soli. Soliłam później, żeby... Pięknie wygląda ta kopuła. Jak prawie kopiec kościuszki, nie? No, prawie. Tu jest troszeczkę parmezanu, troszeczkę bułki tartej. Mogę ukraść? Możesz. Troszeczkę bułki tartej, żeby nam... Jakie super. Mam nadzieję teraz, że mi ciasta wystarczy na to. No nie wiem, czy to zawiniesz to po prostu, wiesz co? Spokojnie. Może ja ci będę tutaj trzymać.
I z tego zrobimy sobie taką naszą... Pięknie to wygląda. Taka buła. Dynię. Taką dynię. No, prawdziwa dynia. Prawdziwa. Boga, pomóż. No, okej. Okay. Musimy to złączyć, związać. Czekaj, nie wiem, czy nie trzeba jeszcze więcej naciągnąć. O tej strony. O, tej strony. O, tak naciągamy, naciągamy. Dobra. Naciągamy ją. O nie. Czekaj. O nie, to nie jest takie proste. Ciasto, ale ciasto jest elastyczne. O tak. O tak, piękne ciasto. Dziurki nie porobiły. Jakby się dziurki nie porobiły, to trzeba pozalepiać. Troszkę za dużo jarzyn, ale to nic. Ale będzie... jarzyny są bardzo ważne. Jak pięknie pachną. O nie. Coś tu będziemy... Będziemy... Jeszcze jedna dziurka. Jeszcze jedna dziurka. To jeszcze później sobie łapiemy i zrobimy. O tak. O, tak. Niepotrzebnie żeśmy dali tyle. Nie, ale tam niepotrzebnie. Zawsze trzeba eksperymentować. A, pięknie. I teraz tak, wiążemy, żeby nam takie fajne powychodziły sobie, żeby zaznaczyć, tylko niezbyt mocno. Wiążemy sobie sznureczkiem, jak nam ciasto będzie rosło. To będzie się zapiekać to, we własnym tym to klimacie. Się, to tak. Się nam zrobią takie jak dynia. Bożena Kaflińska, witajcie. No, cześć Bożenka, Bożęciu. Pomacha. Bożęciu. Bożenka też ma garki, tak? Tak, Bożenka też ma nasze garki. Super. Wiecie co, mam prośbę. Kto ma te garki? Jeżeli możecie, napiszcie, czy jesteście zadowolone, jak się wam sprawdzają. Bożenka jest zadowolona. Tak, ale żeby po prostu powiedzieć, że jest okej, okay, co się wam jest podoba, okay. Co się jest wam nie okay. Podoba. Ewa Pałasz, rewelacja. Już by chciała zjeść. Euś, jak przyjedziesz do Polski, to zjesz. Zaproszenie masz na wartkowie. Bożenka, masz jakieś nożyczki? Tak, oczywiście. Słuchaj, no i już skoczę. Nie wiem, gdzie ja dałam, ja mówię, jak wiesz, tutaj gdzieś miałam. Coś takiego, później sobie resztę tniemy. Już. Bożenka, tniemy. Tniemy. Pięknie to jest. To jest po prostu konstrukcja tego, jak to mówią, tego. No to nie jest takie proste, powiem ci, w sumie. Ale już wygląda jak dynia. Już wygląda jak dynia. Na tej wysokości? No, wszystko jest. O, czekaj. Jeszcze jeden mikrofafrot został. O! Tu masz jeszcze. Dobra. I tu możesz też zrobić. Ewa Pała, dzisiaj to ja się będę oblizywać. A nie my jak kiedyś. Słuchajcie, tutaj mamy nasz piekarnik na gaz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja on jest naznaczony, żeby po prostu było szybciej. Tu nie ma nic, zobaczcie, tylko zwykła podstawka, przykrywka. Tu są w komplecie. Jak to się nazywa? Co? To. To? No. Jak to się nazywa? Nie wiem. To się nazywa to. Zobaczcie, że troszeczkę podłożymy sobie papieru, żeby nie wycinać kółek nie wiadomo jak. To jest forma do pieczenia ciasta. Tak. No, można to zrobić z pana. To mamy w komplecie. I w komplecie mamy drugą formę też do... Bożenka, nowy nabytek, powiem ci. Rewelacja. Testujemy. Bożena Kaflińska. Gotuję tylko w tym garnku. Super. Cieszymy się bardzo, Bożenka. No i to jest wszystko. To wkładamy sobie. I ciach. Do piekarnika. Nie do piekarnika. Tak. Tutaj trzeba uważać, bo. No. Bo jest gorący. Gorący. I przykrywka. I zostawiamy na mocnym gazie, tak myślę, jakieś 5 minutek, a później zobaczymy, jak się będzie sprawało. Co będzie dalej. A teraz zrobimy sobie brokuły. Gosia, proszę. No, teraz ja. Tu masz garnek. Mocny gaz. To jest garnek indukcja. Proszę, bardzo ładny, bardzo duży. To jest ten, co Bożenka ma. Tak, później wam pokażę. Czego wszystkie moje dziewczyny są zadowolone. Bardzo, bardzo zadowolone. Po prostu mega zadowolone. Wlewamy odrobinkę oleju. Tak. Oczywiście, albo masełka, w zależności kto chce.
Tutaj mamy ząbki czosnku, takie niepokrojone, tylko takie żywe. Tak. Później będziemy miksować. Brokułki. Czyli będziemy blanszować. Będziemy blanszować brokułki i do tego wlejemy sobie odrobinkę wody. Niedużo. Woda nam będzie potrzebna później do podlewania risotto. To jest pół szklaneczki, nie ma tej dużo wody, to będzie sama brokuła piękna. Przykrywamy. I przykrywamy. A mam, gdzie mamy przykrywkę? Tu. Tyle mamy przykrywek, że trudno za nami nadążyć. Nie wiem, czy brokuł się soli wcześniej, żeby zachował kolor, czy nie? Nie, brokuł się wcześniej nie soli. No to się nie soli wcześniej. Tak, ten kalafior? Normalnie moglibyśmy sobie... Bożena Kaflińska, w moim klimacie. Słuchaj, normalnie moglibyśmy, że potrzebne to są pszczółki. To są pszczółki. Mamy gaczek z pszczółkami specjalnie, ponieważ jestem pszczelarką od 20 lat, w związku z tym Gucio jest na temacie. I następnym razem będziemy robić żeberka w miodzie. O, żeśmy ustalimy z Ulą. Super. Kaczku. Potrzebne mi są brokuły, żeby je troszeczkę zmiksować i żeby zrobić z tego taki delikatny kremik. Ale normalnie gotując możecie już wsypać do tych brokułów, wsypać ryż. Na 100 gram ryżu 2 szklanki wody. Zamknąć i gotować tyle, ile Wam potrzeba ryżu. Nie wiem, 7-10 minut, w zależności. Żeby było fajne. Barbara Cabała ogląda transmisję. Cześć Basia. Cześć Basia. No i także nie zbrędujemy te, jakieś, zblaszujemy to jakieś 5 minut i odłożymy troszeczkę. No zobaczymy. Lucyna Szarek ogląda transmisję. Elżbieta Jordan ogląda transmisję. Super. Dziewczyny, żeby brokuł się Wam, żeby fajnie, się wam fajnie ugotował. Ugotował równomiernie, bo to się zawsze szybciej gotuje niż nóżka. Zobaczcie, obieracie po prostu. W ten sposób. Tutaj obieracie to sobie. Tak, obieramy tutaj ten, od tej strony. Możecie sobie tu jeszcze, nakroić. Na różyczkę robimy. I wtedy się Wam wszystko razem równo gotuje. Nie jest tak, że to jest rozgotowane, a to jest twarde. Twarde. O, proszę zobaczyć, tu się już. Już się gotuje. Jeszcze chwilkę. Pod przykrywką w jednym kaczku uwielbiam to, ponieważ pracuję zawodowo, nie mam czasu aktywnie. Na gotowanie, aktywnie. Jeszcze mam 180 rodzin pszczeli, w związku z tym ja muszę mieć porządne goczki w kuchni. I porządną kuchnię. Które same gotują. Które same gotują. Prawie. Jak wszystko wrzucimy, to się gotuje. I jestem bardzo zadowolona, po prostu uwielbiam gotowanie w tych gaczkach, to jest rewelacja. Aga Smolosz ogląda transmisję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło. Jak miło. Że nas jest coraz więcej. No. Dziewczyny, tam do farszu jarzynowego, gdzie się piecze nam teraz, tu możecie w każdej chwili podnosić. Tak. Nie ma tak, tu że się nie tu się nic nie dzieje. Proszę zobaczyć, to już tam ładnie nam rośnie. W każdej chwili możecie sobie podglądnąć, jak, co i w ogóle. Ja do farszu tutaj dałam paprykę. Lucyna Bielak ogląda transmisję. Do farszu dałam paprykę, dynię, kostkę. Co tam jeszcze dałam? Nie wiem, tak pięknie, pieczarki. Tak pięknie pachniało, żeby była. Zjadła. Pieczarki, tylko dziewczyny, pieczarki nie moczyłam, nie myłam, tylko obierałaś ze skórką. Tylko je obierałam. W ten sposób, bo pieczarki już same w sobie mają bardzo dużo wody, a tam żeby nam zależało. Żeby nie było mamałygi. No. Tak, tam nam zależało na tym, żeby jarzyny nam zostały takie na pół surowe. Zrobiłam je tylko na 4 części i to było wszystko, co żeśmy robili, proszę. No. No, w ten sposób. Ula Kwaczyń. Cześć Ula. Ogląda transmisję. Ula jest zawsze aktywna. Super. Dzięki Ula. Pani Ula też gotuje w tygarkach. Mam nadzieję, że się pochwali. Co się jej podoba, co się jej nie podoba. Oczywiście w międzyczasie popiję kaweczkę. Tu się nam wszystko samo gotuje. Samo się nam gotuje. Mamy czas dla siebie. W międzyczasie możemy kawę wypić. Na rozmowy. Na wszystkie różne rzeczy. Tam mieliśmy dołożyć mozzarelli, ale żeśmy zapomnieli. Także będzie bez mozzarelli. Mozzarelli ma risotto. Był parmezan, także. Był parmezan, także spokojnie możemy go szacować. No. Mozzarelka została do pizzy.
Ale mamy garczek. Mam na piszce. Bardzo fajny garczek. W piekarniku. Jest komplet z garczkiem. Tak, właśnie. Dzisiejszej. Czekaj, to sobie jeszcze spokojnie. W piekarniku jest promocja na taki garczek, który po prostu generalnie nadaje się bardzo fajnie na pizzę. Nadaje się dodatkowo na. Jeżeli ktoś by chciał, to jest na gulasze, na gulasze, na zapiekanki. Praktycznie wszystko można w tym robić. Wszystko. Z tym, że tak jak mówię, to są takie promocje flash, to są takie promocje jednego dnia. No. Ta promocja była w tamtym tygodniu, no. To był ten piekarnik i garczek. Z tym garkiem. I to nam wychodziło łącznie z przesyłką ze wszystkim 100 euro. No. W tym tygodniu mamy. Tu mam jeszcze jeden garnek, jeżeli by nam jeszcze jeden taki piekarnik. I to jest właśnie, to jest to powietrze, czyli ta w ogóle struktura całego tego, to jest fajny jest garczek, powiem szczerze. Ewa Zając, mniam. Dorota Kantor, oglądam, choć garków jeszcze nie mam, ale nic straconego. Zapraszamy. Tu nie ma sprawy. Rewelacja. To są garki ręcznie robione. To są garki powlekane dwukrotnie piaskowane. To jest powlekane pyłem diamentowym. Są ciężkie. Nic się w tym nie przypala. Nawet jakbym sobie zapomniała przez chwilę, czy nawet wyłączyła funkcję samogotowania, czyli podniosła się temperatura. Idzie ta idzie do góry, ta, tu przykryweczka i wtedy ta temperaturę dajemy. 98 stopni. 98 stopni dajemy na. Ewa Pałasz, jesteście wspaniałe. Samo gotowania i to jest. Ula Kwaczyński, ile kosztuje ten garnczek? Który chcesz? Ona już który ma. Chcesz? Ula ma ten sam. No, ona ma ten sam. Rewelacja. No. Rewelacja, to są garczki takie zarąbiste, że inaczej je nazwać nie mogę. To są garczki zarąbiste. Ja bym sobie odłożyła tutaj już trochę tego brokuła, co? To se odkładam sam. Jak chcesz, Ula? Ten mały garnczek. No, to 98 euro bodajże. No. 68. Ale wiecie co, tam jest wszystko na naszej stronie. Także w każdej chwili tam jest na... Zobaczcie, to już mamy delikatnie. O, jakie fajne, o, jakie ładne. Zobaczcie, jaki tu jest kolor, proszę. Jakie ładne, jakie zielone. To sobie zblendujemy, a to sobie zostawimy z naszym... I tu nic się nie przypaliło. Zobaczcie, tu proszę zobaczyć, tu nic nie ma odrobina oleju, nie ma nic. Mamy gości! Hello! O, jak zwykle, Ula będzie gotować, Gosia będzie gości przyjmować. Tu mamy 100 gram? 200 gram. 200 gram ryżu. Proszę bardzo, wsypujemy ryż. I to powinna mieć 4 szklanki wody, tak? Tak. Ula Kwaczyński, jesteście super. Trzy i cztery. Ja bym może dała troszkę mniej, bo nie mieliśmy wagi, żeby to dzisiaj wszystko zmierzyć. Wiecie co, ja wleję mniej wody, jeżeli mi będzie potrzebne, po prostu to sobie dorzucę. To sobie jeszcze wyciągnę tylko czosnek i go zblenduję razem z brokułem. I tutaj będziemy mieć niespodziankę później. I zamykamy to. I niech się nam tutaj dusi. To tu mamy czas jeszcze. To niech się nam gotuje, bo tu nawet nie musimy tego mieszać. I to chciałam wam w międzyczasie powiedzieć. Pani Bernadetta Potoniec ogląda transmisję. Witamy serdecznie. Kochani, na każde. Każdy, kto z was zaprosi 4 osoby na oglądanie transmisji na żywo i wyśle nam to po prostu na SMS-a,
my to dostanie taką przykryweczkę baby. To jest taka przykryweczka, dostaniecie ją po prostu w prezencie. Będziecie mogli wypróbować, sami się przekonać, na jakich zasadach funkcjonują nasze garki. Pani Halina Wojciak ogląda transmisję. Cześć Halinka. Proszę, to są przykryweczki. Ta przykryweczka, zobaczcie, pasuje na wszystkie nasze garki. Tu jest garnek okrągły, pasuje nam na okrągły, pasuje na kwadratowy, pasuje na mniejszy kwadratowy. Tu mają takie kółeczka i one się po prostu dopasowują do innych garków. Także możemy gotować z tą przykrywką równie dobrze w każdym z naszych garków. Zasada działania, pokrótce. Tu mamy takie 2, 4, 6, takie stożki, tak zwane stożki Venturiego. Tu nam wpada powietrze, odbija się nam od dzwonka chłodniczego, wraca nam z powrotem łącznie z zapachami, ze wszystkim co mamy do środka i robi nam w garku termoobieg. Utrzymuje nam temperaturę. Tu jest ten dzwonek chłodniczy, który się, jak się podnosi, to mamy te 96-98 stopni i wtedy możemy sobie zmniejszyć gaz, możemy oszczędzać na gazie, możemy zostawić na funkcji samogotowania 5-10 minut. One te garki same jeszcze gotują, bardzo długo utrzymują ciepło. Proszę. W tych garkach to jest indukcja i gaz. W tych garkach możemy piec ciasta, możemy piec chleb, możemy zrobić lasagne na surową, możemy zrobić cokolwiek się Wam wymarzy. Następna fajna rzecz, którą robi, to jest dodatkowa jeszcze do piekarnika, to jest jeszcze Gosi. Następna fajna rzecz, którą robi firma, robi tak zwaną rekoltę punktów, zbieranie punktów. Na czym to polega? Wystarczy zapisać się i polecać nasze garki, sprawdzić je sobie, mówić o nich. I każdy, kto zakupi garnek, za 100 euro ma jeden punkt. I także za 5 punktów możemy dostać w prezencie na przykład taki garnek, za drugie 5 punktów możemy dostać przykryweczkę i robimy sobie komplet. Możemy sobie wybrać jakikolwiek garnek chcemy z naszej serii garnków. Tu mamy grillownicę. Proszę, tu jeżeli jest olej, jeżeli coś smażymy, coś grillujemy, następnym razem może coś zrobimy na grillownicy. Tu jeżeli ten olej nam zostaje między tymi rowkami, on się po prostu nie pali, bo ta przykrywka nie pozwala, żeby podniosła się nam temperatura do temperatury dymienia, co jest 140 stopni, gdzie wytwarzają się substancje rakotwórcze. Nie pozwala nam, żeby ten olej się palił. Także możemy smażyć spokojnie, nic się nam nie wchłania, nic. Mamy wszystko bez tłuszczu. No bez tłuszczu. Smażymy na tłuszczu, ale jest to suche, nie jest to przesiąknięte tłuszczem. Możemy smażyć w zimnym oleju, co za chwilę Wam pokażemy. Możemy? Zobaczymy sobie teraz, przejdziemy do kuchni, zobaczymy co się... Proszę, zobaczcie, gdzie? Tu się nam robi ryż. Praktycznie możemy go w ogóle nie ruszać, w ogóle nie dotykać. Nic się... Gosia nam miała pomagać, zabrała się i poszła. Ale jest dobrze. Podglądniemy sobie, co tutaj mamy. No, pięknie. No, mam nadzieję, że zobaczymy. O, już jest dobrze. Już jest dobrze. Słuchajcie, żeby tak było wszystko dyniowo, super. Ja zrobiłam frytki z dyni. Ja bym nie wyszła, czekam, Marzenko. Ja przyłożę sobie na inny gaz, no, mniejszy. Potrzebuję mocnego gazu na... No, ten, a tu może, tu się wie, może... Pani Aneta Góra-Łatka ogląda transmisję. Dzień dobry, witamy. Zrobiłam frytki z dyni, normalnie frytki. Pani Grażyna Szabla, witam. Gdzie pomocnik? Pomocnik, bo pytają się o ciebie. Pytają o panią. O mnie, no halo, wróciłam. Sąsiad przyszedł.
I pyta się, czy w ogóle może się załapać na nasze jedzenie. No, mówię, oczywiście, jak najbardziej, tylko jeszcze chwila, moment. Zobaczcie, wkładamy to do zimnego oleju. Zimny olej. Smażymy wysoki. Ja do tego dołożyłam sobie, pocięłam dynię i obtoczyłam mące kartoflane. Tak samo robię z frytkami. Żeby się nie przypychały, nie? No. Robię, dostałam takie znaczy kubiące. Fajne są wtedy. No. Moczymy je w wodzie. Garczek piccolo, malutki, fajny. Przykryweczka, miam, miam, miam. I dobra. Jedziemy z koksem. No. Wy sobie tam, a ja sobie splenduję. A tu się nam robi risotto. O, jak ładnie pachnie. Do risotto jeszcze... Tu masz łyżkę. Do risotto jeszcze później... To jest do mieszania tego. Tak, ja pewnie. Do risotto jeszcze później nam dojdą krewetki, bo to będzie risotto z brokułami, z krewetkami. Krewetki, jeżeli mamy z ogonkiem, oczywiście ten ogonek musimy sobie wyrwać i musimy je sprawdzić, bo jeżeli tutaj będą miały taką czarną błąkę, to po prostu musimy usunąć. Bo to żołądki. Bo to jest jelito. No. Piękne krewety. Zazwyczaj są wyczyszczone, ale nie zdarza się, że coś jeszcze mają. Ładnie pachną, nie są stare. Nie, by mogły być. No nie, czasami... Pani Ewa Pałasz, a jak ładnie po włosku mówisz. Jak ładnie po włosku mówicie? Tu się nam robią frytki. Ewuś, my wszystko umimy. Ja już się włoskiego dzisiaj zaczynam uczyć, bo nawet pytałam Uli, co dzisiaj najlepsze. Wysejcie tam do garku. Wysejcie tam do garku. A ja sobie zblenduję, nie poznaczcie się. Wykosiła nas skóry, jawnic. Pa. Ewuś, mamy nas i mamy ten. Kolarzówkę. Tu mamy takie słodkie. A, proszę bardzo. Rakolka punktów, a co? Fajne przepisy. Translator. I tłumaczymy po włosku. Możemy robić wszystko to, co chcemy, bo nie jest na to musi. Musimy przestrzegać. A tu jest moja skrzynia. Pani Ula Kwaczyński. Same smakołyki, proszę podesłać. Jak? Same smakołyki, proszę podesłać. Pani Ewa Pałasz, czekam na Was u mnie. Jedziemy do Włoch. Jak to pachnie? Mieszamy. O, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy nie trzeba zmniejszyć gazu troszkę. No, trzeba zmniejszyć. On już praktycznie jest gotowy. Nie, gotowy jest. Ale fajnie pachnie. Dobra, wrzuć krewetki. Wyłącz go i zostaw go na funkcji samogotowania. Wrzucimy tylko krewetki. Trochę podnieś przy krewetkę. Miam. Ładuj krewetki. I przemieszaj tylko i tyle. Takie aprotyzjaki, krewetki, no nie wiem. Nie wiem, co z tym robić. Krewetki, no. Krewetki, no. No nie. Zobaczcie, jeżeli się tu nam już ciasto zaczyna zarumieniać w normalnych warunkach, można to zostawić na, zobaczcie, to już jest upieczone, można to zostawić na funkcji samogotowania, ale że nam się dzisiaj troszeczkę spieszy. Pani Grażyna Szabla, ja też do Włoch. To jedziemy wszyscy. Nie, nie. Pani Ewa pomieści wszystkich. Bierzemy busa, co tam? Czemu nie? Włochy są piękne, Toskania. Pojedziemy na Most Zakochanych, słuchajcie. Do Wenecji, a co tam? Toskania. Proszę. Wszystko jest fajnie. To jest nasz zblendowany. We Włoszech jest bardzo fajnie. Nasz zblendowany. Byłam 4 razy. Zblendowany brokuł. Fajnie wygląda. Wyłączyłaś teraz? Nie, zrobiłam na funkcję samogotowania. Aha, ale wyłączyłaś teraz? Nie. Było. Wyłączać? Oczywiście. Już? No. No to wyłączam. Mówisz, że masz. Podnieś? Podniosę. Asystencie? Ja, asystencie, jak ja. Ja się już nie zmieszczę. O, zobaczcie, asystentów, asystentów. Zobaczymy. O nie. Mieszamy. No jak to fajnie wygląda. Wow. Nie wiem, dajemy jeszcze, czy wystarczy? Wystarczy. No nie? Nie było zawielone. No ma być zdrowo. Krewety. No, ma być zdrowo, to dołóż to.
i mamy. Mamy. I przykryć. Mamy risotto. Mamy risotto. Jeszcze ewentualnie możemy sobie dołożyć troszeczkę masełka lub troszeczkę serka mascarpone. Coś pali. Serka mascarpone. No, już tak, będą frytki. Tak mi pomogło Sylwia to budzenie, bo wiesz, poszedł na pole, no to wiesz. No i to wystarczy. Wystarczy. I to jest, zostawiamy. Jak ładnie to, ojej. Naczynie do wyciągnięcia tu, frytek jeżeli, jeszcze. Tak, jeżeli tu się nam smaży, jeżeli podglądamy, smażymy na wysokim gazie, tu jest akurat bardzo duże, ale troszkę na mniejszym, no. Na mocnym gazie. Jeżeli podnosimy i sprawdzamy olej, żeby olej się nam nie palił, to albo wyłączamy gaz, albo po prostu przekładamy sobie na inny, ten podglądamy i wrzucamy z powrotem. Ja bym fajnie, to, fajnie. Bym to spróbowała przemieszać, a Ty może pokaż, jak tam, bo zobacz, jak tam wygląda nasza dynia. No, piękna. Jeszcze chwilka i będzie. Sunia, nie wolno szczekać. Patrz, jak to już. Bo gotuję, chodź. Może tak słyszałaś, nie? Jeszcze. Naczynie na frytki. Gdzieś szklane widziałam. Chyba tam u góry. A jest tu u góry. To miseczka. Jest miseczka, jest takie luźne. Chociażby chciałam normalnie porozmawiać, powiedzieć, czymkolwiek. Wszystko jest gotowe. Można wyłożyć ryż. No. Muszę powiedzieć, że się nam smażą frytki. Kochani, chodzi o to, że jeżeli smażymy i żeby olej się nam nie palił, no jednak musimy to ściągnąć, bo każde podniesienie przykrywki i temperatura się nam podnosi, temperatura dymienia i mamy substancje rakotwórcze, które się nam wytwarzają, jeżeli... Jak pięknie wyglądają krewetki, o miam. O miam. Nie wszystko, mamy pogotowanie. Tylko musimy powyciągać resztę rzeczy. I także zapraszamy do udostępnienia do stołu wirtualnie. Zapraszamy do rakulty punktów. Zapraszamy do nas do zakupu fajnych doczków. Jestem bardzo zadowolona. Klaudia Bugajska, super. No. I mamy już nasz ryż. O, jaki fajny. Musimy go masz coś, żeby wyciągnąć frytki? Tak, nie. Ryż. Tak, troszkę się trudno odnaleźć. No, w mojej kuchni, ale to wiesz, dzięki temu, że my tak współpracujemy, to jesteś w mojej kuchni. No, coś się dzieje. Tu się non-stop dzieje. Aha, chciałam pokazać. Pani Bożena Pała, że ogląda transmisję. Cześć, Bożenka. Bożeniu. Ops, wyłączamy. Nie no, fajnie wyglądanie. Super. Nawet jako przystawka do tego risotto też będzie super, panie. Ostatnio żeśmy zrobiłam z batatą. A następnym razem będziemy gotować z miodem, z mojej pasieki. Fajne przepisy. Będziemy eksperymentować w kuchni u mnie. Z miodem możemy eksperymentować. Już Ulka będzie wiedziała, gdzie co leży. Zobaczcie. Z kuchnią się oswoi, więc będzie. Oswoiła się z kuchnią. Tutaj zobaczcie, tu się nam jeszcze wszystko piecze. Zobaczcie. Proszę. Zobaczcie.
No. To już olej wyrzucimy, ale proszę, zobaczcie, to jest temperatura oleju, gdzie możesz włożyć normalnie palca do oleju. Już ci ukradnę jednego. A tu się, zobaczcie, to się smaży, to nie jest tak, że... Ja podoba. Wow. Co to mamy? To mamy, teraz spróbujemy wyciągnąć. Naszą dynię? Naszą dynię. Jako piękna dynia. Rób zdjęcie, patrz, popatrz jak dynia rośnie. Ja bym to zostawiała jeszcze na funkcji samogotowania. Mhm. Tak. Jeszcze i zrobimy zdjęcia i pokażę. Czekaj, czy mi to wyjdzie? Nie. Jeszcze chwilę. Robimy? Wyciągamy? To dawać. Ryzyk fizyk. Mówisz? No. Talerz. Tamten? A może ten większy taki był? Ja nie mam tego, jak wyciągnę, to jest gorące. To nie, musisz poczekać. Musisz poczekać. Ten talerz, który talerz? Ja muszę mieć coś takiego, żeby to wyciągnąć. Stąd ta rękawica gdzieś miałaś. No to jest rękawica, jedna rękawica. Jest rękawica. Pucujemy talerz. Ale nie wiem, czy ci wejdzie tam. Zobaczymy. Zobaczymy. Pani Ewa Pałasz, żeberka z miodem na pewno będą pyszne. No, będą. Zobaczcie, popatrzcie. Jako ładno, jako ładno. Miam, miam, miam. O nie. O, dawaj to. Następnym razem muszą być rękawiczki. Nie jestem przygotowana. Nożyczki. Na. Czy dziewczyny w jednej kuchni? No ale słuchajcie, to jest takie. Słuchajcie, to jest. No po prostu jest. Zobaczcie sobie tutaj tylko to. No. Mhm. Zobaczcie, to jest upieczone. Nie wiem, pięknie to wygląda. Nie wiem, ile było. Słychać, jak puka. No. Ile było w piekarniku, ale myślę, że nie było 20 parę minut. Nie było długo. A która jest? Nie wiem. Czas. A kto liczy czas? Szczęśliwi czasu nie liczą. Wow. Piękny talerzyk tamten. Talerzyk, który chcesz? Ten tutaj, co jest. Ale tutaj masz takie, masz fajne, to masz te toskańskie te talerzyki tu. Takie ładne, superowe. O Jezu, jak to jest smarteczek. No, to nie jest takie proste. No to wszystko to nie jest tak, że kuchnia jest prosta. No, dynia jest dynią. Kuchnią się można bawić i to jest fajne. I my się dzisiaj bawimy cały wieczór. No, i jest zarąbiście. Oczywiście. To jest fajne. Proszę. No proszę bardzo. Ślicznie. Zrobimy. Jakiś fajny nóż jest w zmywarce. Albo w zmywarce jest tu. Tam jest zmywarka. Tam są różne noże. Mamy różowy. Różowy. No i dobrze się bawimy, nie? Pani Ula Kwaczyński, ale wszystko smaczne. Nie, jaka piękna rzecz. O wow. Ja dzisiaj więcej asystowałam niż robiłam, bo to tak jest prawda. To jest. Musisz to namoczyć chyba. Nie na tym poukładasz. Tylko wam chciałam, żebyście zobaczyli w przekroju. Jako cudno. To jest tak upieczone, że się nie chce przekroić. Jak prawdziwy. Pan Krzysztof Pachota ogląda transmisję. Cześć Krzysiu. Proszę, zobaczcie. Tu jest tak zielono i kolorowo, że już na więcej nic nie potrzeba do tego. Czy mogę tylko włożyć? Jeszcze frytki. Jak cudownie pachnie. Oczywiście tutaj lampka wina. Można obłożyć w koło tym zielonym, będzie już. Zapełnimy talerz. Świece, nastrój, kobiety. No co, zapraszam do gotowania z nami, zapraszam do zakupu garków, zapraszam do polecenia. Opowiadajcie o naszych garkach, mówcie o naszych garkach. Jesteśmy jedynym w Polsce, które te garki sprzedajemy. Firma włoska Magic Cooker jest na rynku włoskim 25 lat, przeszło 25 lat. Ja tam byłam 16 lat, rzeczywiście działa, rzeczywiście jest sprawdzone. Teraz weszli na różne rynki europejskie przez pandemię praktycznie, bo okazało się, że jednak między ograniczenie odwiedzania się, zakazy,
zmusiły iść do tego, żeby wejść na Facebooka, weszli na Facebooka, weszli na Instagrama, reklamują to, mówią o tym, polecają. No jest super. Zapraszam na następną transmisję. Nie wiem gdzie, nie wiem u jak. U mnie Ula. Może nas u mnie gdzieś Ula. Jeszcze zaprosi. U mnie Ula, będziemy gotować swoje no takie... No to żeberka w miodzie, żeberka prawda? Żeberka w miodzie. Po naszemu. No jeszcze jest Klaudia. Jeszcze jest Klaudia. Jeszcze będzie z Klaudią negocjować. Nic. Dziękujemy ślicznie. Dobranoc. 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 Dobranoc.